Prezes związkowca wywala z roboty. 4 lata posiedzi bez roboty. Wtedy wybijemy mu z głowy pomysł na dobry państwowy biznes autobusowy. Ponad 2 miesiące temu został zwolniony przewodniczący Leszek Rudziński z pracy z tak zwanym wilczym biletem, gdzie zrzuciło się odpowiedzialność na człowieka za stan przedsiębiorstwa. Będąc uczciwym i domagając się uczciwych zasad gospodarowania, uczciwego zarządzania majątkiem państwowym, został w zamian zwolniony z artykułu 52. I dlatego dziś tutaj znów jesteśmy, by zadać kolejny raz pytanie, skierować pytania do radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, żeby odpowiedzieli, dlaczego w taki sposób się dzieje. I również kolejny raz zadajemy do marszałka, który nie jest wybrańcem narodu, tylko wybrańcem elit, dlaczego nadal prawo nie jest przestrzegane na majątku, który powierzyli radni, żeby nad nim sprawował pieczę i nadzorował prawidłowy przebieg tych procesów. My czujemy się podwójnie oszukani, ponieważ byliśmy 6 chyba stycznia, niespełna miesiąc temu, i w tym budynku rozwijano wizję uzdrowienia tego przedsiębiorstwa, które miało służyć obywatelom województwa lubelskiego, a minęło od tego czasu 2 tygodnie, został ogłoszony przetarg, czyli udostępniono memorandum na również lubelskie linie autobusowe, a takie opracowania nie powstają w 2 czy 3 dni, bo jest to kompleksowy obraz i pełna wiedza o przedsiębiorstwie. Tutaj dostrzegamy powód, dlaczego dotychczas nie został przewodniczący przywrócony do pracy. I dlatego jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć o powinności przestrzegania prawa. Widocznie tym ludziom, którym powierzono sprawowanie pieczy i rządzenia województwem, albo ten mróz zmroził mózg, albo jakieś inne mechanizmy trzymają ich za gardło, że nie mogą zrobić jakiegokolwiek kroku we właściwym kierunku. Jeżeli to nie ma służyć ludziom, to komu ma służyć? Nie chcemy władzy, która kieruje się małpim rozumem. Ten Rudziński nam przeszkadza, ludzi buntuje. Penal robotę wykonał szlachetną, złamał prawo, no cóż, odpokutuje, ale ciekawe, gdzie wyląduje.